Cześć! Jeszcze raz spotyka nas Ewangelia o tak zwanym niewiernym Tomaszu w tym roku. I chciałam zaryzykować jeszcze inne tłumaczenie niż wcześniej. Odsyłam do tego poprzedniego. Wydaje mi się, że niedowiarstwo Tomasza, jeżeli już tak można powiedzieć, polegałoby na tym, że określa warunki, które pozwolą mu właściwie uwierzyć. A być może nie chodziło o dokładnie te warunki. Może nie chodziło dokładnie o zobaczenie tych ran. Może chodziło po prostu o zobaczenie Jezusa. W tym miejscu się spina to tłumaczenie z innym poprzednim. Czyli jeżeli na przykład zastanawiamy się, czy chcemy obdarzyć kogoś zaufaniem, czy to jest jakiś taka przymiarka do wiary, to teraz możemy się zastanawiać, no to muszą być spełnione te kryteria. A co, jeżeli to będą zupełnie inne? W wierze chodzi o to, żeby zawierzyć swoje życie, to czym jestem, to czym żyję, Bogu. Tak to dla mnie jest. Czyli jakby nie ja mam tę wodzę w rękach, tylko oddaję tę wodzę Jemu. Czyli jeżeli doświadczam sytuacji, w których nic już nie rozumiem, mówię, wierzę. I teraz tak, jeżeli ja natomiast mówiłabym Bogu, tak, ale to musi być, ale zostaw mi jeszcze takie wodze i taką kontrolę, to nie jest to kompletne zaufanie, to nie jest to wtedy zawierzenie. To wtedy jeszcze są te warunki. Ale to nie znaczy, że Bóg sobie nie radzi z nami, że Bóg nie wychodzi nam naprzeciwko. To, że On przyszedł i pokazał się Tomaszowi w taki sposób, że pokazał mu rany, ale też w taki sposób, że mu się pokazał to, co naprawdę wydaje mi się, że Tomasz potrzebował tej jego bliskości. A ty, jak to rozumiesz? Cześć.